Cześć, z tej strony Robert z Finansowej Płotki. Dziś długo wyczekiwany przez wszystkich gość, pan Józef Białek, biznesmen, właściciel wydawnictwa Wektory, ale przede wszystkim komentator sytuacji w Polsce i na świecie widzianej z perspektywy dużych pieniędzy i gry mocarstw. Porozmawiamy o nowej książce pana Józefa, Czas na prawdę, która tutaj stoi za mną, która pozwala spojrzeć z innej perspektywy na zmiany zachodzące w Polsce i na świecie, ale będzie też trochę o cyfrowym pieniądzu, porozmawiamy o upadku banków, czy działaniach pewnej agencji amerykańskiego wywiadu, która tutaj przyczyniła się do istotnych zmian w Polsce w latach 80-tych, 90-tych i pewnie teraz też jakieś tam macza palce, ale to może później. Witam panie Józefie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Miło. Panie Józefie, pierwsze pytanie. Co oznaczają upadki banków w USA? Czy to jest część planu, czy może przypadek, a może to kolejny krok w stronę programowalnego pieniądza CBDC? Ja to kiedyś Stefan Kisielski mówił, to nie jest wynik, tylko rezultat. Oczywiście, że upadały i będą upadały banki. Skończy się to prawdopodobnie w ogóle upadkiem dolara, bo to już głębokie widać, co się dzieje na świecie. No, co prawda nie wszyscy rozumieją sytuację, ale banki będą upadać i będzie upadać też dolar, bo zostaje wypychany z systemu międzynarodowego rozrachunku. Ale to musieliśmy o tym rzeczywiście długo mówić, jak do tego doszło, że jest taka sytuacja, że upadają banki, że się zapowiada cała lawina, że mamy na Ukrainie, że mieliśmy. To wszystko jest powiązane, że idziemy do systemu biocyfrowego. To wszystko jest powiązane i planowane od dekady. Tak jak zresztą tam w czasie naprawdę Solidarność. To wszystko jest planem od dawna już konstruowanym i od dawna będącym na świecie. My go nie widzimy. My ciągle oglądamy wiadomości, czytamy jakieś mądre książki, które nam zaciemniają obraz. A przecież tutaj jest dla takiej anegdoty, powiem, że symbolem iluminatu tej wielkiej loży masońskiej, która rządzi światem niby, jest symbolem, jest sowa. A dlaczego sowa? Bo widzi w ciemności. Dlatego, proszę Państwa, chciałbym, żebyście widzieli w ciemności. Nie patrzyli na to, co widać, tylko na to, czego nie widać. To jest istotą rzeczy. Otóż od początku, zobaczymy, jak do tego doszło, może tak, żeby Państwo zrozumieli całą sytuację. Jak pamiętacie Państwo, setki tysięcy lat temu, kiedy nie było pieniądza, systemem rozrachunkowym był handel wymienny. Coś za coś ludzie dawali. I to był, jakby powiedzieć, waluta międzynarodowa, światowa. Po prostu handel wymienny. Potem weszliśmy w monety. Monety były złote lub srebrne. One zawsze oznaczały jakąś wartość, w zależności od wielkości pieniądza i kruszcu. Oczywiście te pieniądze w pewnym momencie zaczęły być też fałszowane. Albo się obcinało końcówki srebra czy złota, co zmniejszało wagę, lub się dodawało różnych innych stopów. To była też inflacja. Przez oszustwo, bo inflacja jest oszustwem. To sobie jasne powiedzieć. Więc ten pieniądz był też inflacyjny poprzez to, że mieszali kruszce, obcinali końcówki monet. I ten system gdzieś na początku XX wieku zaczął się zmieniać, weszliśmy do banknotów tak zwanych. Tyle, że te banknoty były oparte o złoto. I to było jeszcze do przełknięcia, kiedy ten system był trzymany w ryzach. Jak Państwo pamiętacie, westerny, tam były napady na banki. Było tysiące banków prywatnych, które przetrzymywały pieniądze. I bank dawał tyle pieniędzy, mógł pożyczyć, ile miał. Wcześniej to robili oczywiście templariusze, jak pamiętajmy w historii, to templariusze pierwsi wymyślili właściwie taki międzynarodowy bank rozrachunków na wzór szwajcarskiego obecnego, gdzie czek deponowany w jednym miejscu, zostawiało się pieniążki, dostawał się tak zwany żelazny list. I szło się, jechało się do innego miasta, bandyci po drodze nic nie mogli zrobić, bo pieniędzy przy sobie nie mieliście. I jechali się do innego miasta, pobieraliście pieniądze, ale składaliście depozyt. W jednym mieście, żeby dojechać, w drugim mieście odebrać. Oczywiście to było opłacane w jakiejś tam formie dla tych, którzy te pieniądze deponowali.
Później wpadł na pomysł Watykan, żeby nie uprawiać lichwy, stworzyli tak zwane banki boże. Banki boże charakteryzowały się tym, że nie pobierały pieniędzy procentów lichwiarskich. I, no i to się oczywiście mogło tylko źle skończyć, no bo nie miały prawa przetrwać, nie pobierając procentów, te banki upadły. I zaraz, jaka rzecz stała się najgorsza w tym wszystkim? To, że Kościół katolicki zabronił katolikom lichwy. Zabraniając katolikom lichwy, ktoś musiał to przejąć. Skoro nie katolicy, przyjęła to nacja żydowska. To jest oczywiste, stare jak świat. I to Żydzi zdaje się bankowością i lichwą. I najbardziej się też na tym znali. Mistrzowie świata, jeśli chodzi o handel i pożyczanie pieniędzy na procent. To doskonale też Państwo wiedzą. I doszło do sytuacji takiej, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy zaczęli tworzyć banki. Katolicy też, protestanci i inne racje, które tam były. Co nie bardzo pasowało w ówczesnym świecie też tej nacji. Wtedy spotkali się w 1909 roku na wyspie Jekyll, prywatnie wyspa należała do Rockefellera. Było chyba 10 osób, o ile pamiętam. Tam był przedstawiciel Rothschilda, Rockefellera, był Warburg, Morgan, Zoligman, był też teściu Rockefellera, Aldrich. Aldrich był senatorem Stanów Zjednoczonych, dość wpływową osobą. I oni tam uzgodnili, że po co tysiące banków, to przeszkadza, trzeba to jakoś zmonopolizować. I doszło do monopolizacji pieniądza, mianowicie wtedy Warburg albo Morgan, dokładnie nie pamiętam, przywiózł cały system bankowy z Prus i na podstawie tego systemu pruskiego założyli Federalny Bank Rezerw. W 1913 roku, tuż przed Wigilią, kiedy nie było dużo senatorów w Senacie Amerykańskim, senator Aldrich prowadził tę ustawę o powołaniu Federalnego Banku Rezerw pod obrady i zatwierdzono go. I to było pierwsze nieszczęście świata. Kiedy zmonopolizowany został pieniądz Stanów Zjednoczonych, zaraz wybucha wojna. Oczywiście tutaj też muszę od razu powiedzieć Państwu, żeby prowadzić jakby narrację. Jest coś takiego jak doktryna szoku. Naomi Klein to opisała, że najpierw musi wybuchnąć coś strasznego, żeby to społeczeństwo przesunąć w inne miejsce. Na przykład prowadzić do wojny, prawda? I wtedy pierwszy raz użyto coś takiego, że wprowadzono, jak Państwo wiecie, Niemcy storpedowali amerykański statek. Oczywiście była to prowokacja. Wybuchła wielka afera w Stanach i wprowadzono Stany do I wojny światowej. Ale tutaj jeszcze musimy wrócić do I wojny światowej. Bo istotą rzeczy mamy ileś poziomów zrozumienia. Nie tylko ten świat monetarny, materialny, ale jeszcze mamy świat duchowy, proszę Państwa. Te światy muszą iść razem z sobą, żeby one można było rządzić światem. To muszą dwa światy, duchowy i materialny. W świecie duchowym co się dzieje? W świecie duchowym w 1796 roku Weissup, bardzo dobrze to nazwisko się wypowiada, zakłada zakon iluminatów. I tutaj znowu, proszę Państwa, dlaczego zakon iluminatów jest taki istotny? Bo zakon iluminatów, główne swoje hasło, jakie głosił, była walka z ołtarzem i tronem. Do tamtego czasu Europa była chrześcijańska, cywilizacja chrześcijaństwa i to monarchowie rządzili Europą, zresztą światem, a nad nimi był Watykan. I żeby zerwać się z katolicyzmem, chrześcijaństwem i Watykanem, po prostu trzeba było walczyć z tronem i ołtarzem, żeby można było przejąć władzę. Bo cóż jest gorszego od rządzy pieniądza? Rządza władzy. To jest istotą rzeczy. I mamy, proszę sobie wyobrazić, wtedy wybucha rewolucja francuska, która zaczęła szerzyć tak zwaną demokrację. Ten kult niekompetencji, demokrację.
Na pierwsza wojna światowa to jest wynik właśnie tego, proszę Państwa. Dlaczego ona wybuchła? To, żebyście Państwo zrozumieli, zacznijmy, kto zabił księcia Ferdynanda w Sarajewie. No, cel, który był w organizacji Czarna Ręka. A cóż to takiego Czarna Ręka? To jest loża masońska. Ale pójdźmy dalej. Co się stało z tymi zamachowcami z Czarnej Ręki? Oni uciekli do Turcji. W Turcji oczywiście sobie żyli, jednego skazano. Reszta uciekła do Stanów Zjednoczonych i sobie bardzo dobrze żyła. Tak. Pierwsza wojna się kończy. Amerykanie wchodzą i podpisują traktat wersalski. Ten traktat wersalski, można powiedzieć, był od razu wstępem do II wojny światowej. Dlatego, że kontrybucje narzucone na Niemcy były tak wielkie, że było wiadomo, że to się nie utrzyma. Niemcy tego nie udźwigną, skończy się tą wojną. I znowu anegdota. Z dwóch stron, od strony amerykańskiej i od strony niemieckiej, rozmowy prowadzi dwóch braci Barenburgów, James i Paul, zdaje się, o ile pamiętam, i narzucają na Niemcy olbrzymie kontrybucje za wojnę. Niemcy też tego nie wytrzymały. Ja już nie chcę powiedzieć te teorie spiskowe, takie, że kto sponsorował później Niemców, o co chodziło w tym wszystkim, bo to jest rzeczywiście historia, gdzie moglibyśmy sobie do rana mówić, jak to... Tak, trzymajmy się historii banków może. Tak, tak. No i te banki, Federalny Bank Rezerw zaczyna być twórcą i kreatorem pieniądza na świecie powoli, ale po pierwszej wojnie światowej, jak wiemy, hegemonia Europy się kończy, bo po każdej wojnie się czyjaś hegemonia kończy, żeby było wszystko jasne, to jest zaplanowane. Zaczyna się hegemonia Anglosasów, Wielka Brytania, która jest potęgą światową. Prawda? Ale wybucha II wojna światowa. Oczywiście to jest zaplanowane, to było wszystko jasne. To nie jest tak, że sobie tam Hitler napadł. Ktoś sponsorował Hitlera, ktoś sponsorował całą gospodarkę niemiecką, ktoś rzucał pieniądze. I po II wojnie znowu następuje zmiana hegemona. Tym hegemonem już nie jest Wielka Brytania, tylko przychodzi ludzie z rynku Anglosasów do Stanów Zjednoczonych. Ale cofnijmy się teraz w czasie. Kiedy trwa II wojna światowa, jest 41 rok, Filadelfia, i tam z dziennikami spotyka się pan Gomberg i prezentuje synu mapę Gomberga o podziale świata. Na tej mapie już jest, że Związek Radziecki ma Berlin, że powstaje państwo Izrael, wszystko już jest. 41 rok. My idziemy czwórkami do nieba, walczymy. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, bo to jest dość istotne, kto był największym naszym wrogiem w II wojnie światowej. No Niemcy oczywiście i Związek Radziecki. Ale głębiej sięgnijmy sobie i wróćmy do Katynia. Śledztwo katyńskie, ja wiem, że to wszystko odbiega od istoty rzeczy, ale żeby ludzie zrozumieli, że wróg nie jest tam, gdzie nam pokazują czasami. Największym wrogiem na sami, czasami jest nasz przyjaciel, tak zwany. I w 1945 roku Polska zgłasza do Norymbergi o ludobójstwo w Katyniu. I proszę Państwa, kto blokuje śledztwo? Ameryka. A dlaczego blokuje śledztwo Ameryka? Przecież to dotyczyło Rosji, a jednak blokują. I to jest ciekawa sprawa, bo za Katyń by odpowiadał Beria, ówczesny szef NKWD w Związku Radzieckim. A Beria został rozstrzelany jako agent brytyjski. Żeby Państwo wiedzieli, jakie to powiązania. A nie, idziemy dalej. 44 rok, dochodzi, jeszcze trwa wojna, przecież 44 rok, bo ja się kończy w 45 roku. Następuje spotkanie potęg Bretton Woods. Najpierw te granie, spotkają potem Bretton Woods. Bretton Woods, znowu mamy następny podobny numer jak w Wersalu, gdzie pokój po obu stronach, niepokój jak podział świata finansowy,
negocjuje jedna postać. Nazywa się Dexter Dwight. Dexter Dwight jest Amerykaninem, reprezentuje rząd amerykański, a po cichu jest szpiegiem radzieckim. Oczywiście jest Żydem. Negocjuje dla obu stron układ, który znacie, a więc podział świata na dolar handlowy i rubel transferowy. Dolar handlowy ma się stać walutą handlu światowego, opartą o uncję złota, 30, chyba 5 dolarów uncja złota. I tu jest pies pogrzebany, który jest wynikiem obecnej sytuacji. Zawsze wojna, zawsze układ, potem ten układ się rozlatuje i następuje do wojny. Tak było po I wojnie światowej, tak jest po II wojnie światowej. Ten układ z Bretton Woods, a tak jeszcze kończę Dexter White, kiedy został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego, wiecie co zrobił? Popełnił samobójstwo już przed przesłuchaniem. Sprawa jest dość oczywista i znana. Ten układ z Bretton Woods, no i oczywiście z Jałta, nie z Jałta. Nigdy nie mówi o tym, że Jałta miała swoje przecież tajne protokoły. Na ile lat podpisana, bo każdy układ jest na ile lat podpisany, czyli nie do końca świata. I ten układ po jałtańskim i po Bretton Woods się usypią. Dlaczego? Ja, proszę Państwa, z tych samych powodów, co zawsze, chciwość. Chciwość. Otóż do 1971 roku ten układ trwał, ale po 1971 roku Amerykanie nie mogli utrzymać standardu złota. No bo wielką wojnę Wietnamie kosztowała mnóstwo pieniędzy, bazy amerykańskie wszędzie długo mnóstwo pieniędzy, a gdy Gore w 65 roku, 6 roku wystąpił o zwrot złota. Dlatego mieliśmy już w 68 roku te zamieszki we Francji. To tak zwana hipisowska wiosna w Paryżu i to wszystko. Zostało to sprowokowane, żeby zmusić Francuzów do odstąpienia o zwrot złota. Bo za Francuzami też inni szli i chcieli to złoto odzyskać, które jakby było deponowane w Stanach Zjednoczonych. 71 rok Nixon rezygnuje z parytetu złota, dolar staje się pustym pieniądzem. Ale trzeba o tym oprzeć. Świat handluje w złocie. Wtedy wymyślono piękny system, mianowicie kraje OPEC i petrodolar. W tym momencie dolar zostaje ze złota przeliczony na ropę i gaz, staje się petrodolarem. I nic się nie dzieje, wszyscy mówią, dlaczego? I tu, proszę Państwa, musicie to doskonale zrozumieć. Dobrze, o co poszło? Każdy kraj na świecie musiał kupować ropę i gaz tylko w dolarach. A więc jeśli Polska chciała kupić ropę na przykład, nie wiem, Arabii Saudyjskiej, musiała najpierw pójść do amerykańskich banków, na tak zwanych swapach, kupować dolary. I to był najpiękniejszy amerykański numer, jaki został zrobiony. Najprościej to wytłumaczyć tak. Drukarka, która drukuje 100 dolarów, koszt wydrukowania 100 dolarów to jest 10 centów. I ja sobie te 10 centów wydrukowałem, ten papierek wart 100 dolarów i go mam sprzedać za 100 dolarów. Mam 10 tysięcy razy przebitkę, czyli to proszę sobie policzyć 10 centów 100 dolarów, ile razy przebitka? Chyba 10 tysięcy. I to się stał najlepszy towar eksportowy Stanów. I Amerykanie zadłużają cały świat jak jeden do 10 tysięcy i cały świat tonie w długach. Cały świat tonie w długach i jest w kleszczach. Wtedy orientują się kraj, a Europa też się orientuje i zakłada euro. To był antyamerykański oczywiście euro, jedna wspólna waluta euro, żeby móc przejść do kupowania ropy w euro i nie zadłużać się na amerykańskich słabach. Wtedy pierwszy pada ofiarą, jak wiecie, Husajn, który chce sprzedawać ropę w euro. Amerykanie tego nie mogą dopuścić. No bo jeśli dopuszczą do jednego, to pójdzie lawina. Europa się uwolni, świat się uwolni, będzie kupował euro, a Amerykanie wtedy będzie leżą. Później, jak wiecie, Kaddafi, który wymyślił złotego dinara, który miał być walutą rozrachunkową za ropę. Arabska wiosna wybucha.
Wszystko zaczyna się wymykać pod kontroli. Oczywiście zaczyna też robić się potęgi, takie jak Chiny, Rosja, Indie, Brazylia, RPA. Buntują się, zakładają w 2013 roku BRICS. I to jest właściwie wywołanie wojny. BRICS jest wywołaniem tego, co się obecnie dzieje wojny. Te państwa chcą uciec od systemu dolara i od hegemonii amerykańskiej na rzecz tak zwanej wielobiegunowości. To była jedna z przyczyn, ale to też, proszę Państwa, było wcześniej dużo planowane. I to jest ta relacja, która mówię, jest tą relacją, którą można widzieć. Ale zwracam uwagę, że oni o tym dawno wiedzieli. 2001 rok się cofamy, dwie wieże. Słynne dwie wieże w Nowym Jorku. Nikt nie zadał sobie pytania, jak to faceci, którzy byli tylko szkoleni na jakiś pilotaż samolotu lekkiego, mogą Beninga prowadzić i uderzyć precyzyjnie w wieże. Przecież to jest niemożliwe. Ale stworzono właśnie doktryna szoku. Buf, wieże, lecą wieże, ludzie w strachu, terroryści. Terroryści. Jak są ludzie w strachu, i terroryści boją się, a jak się boją, możemy ich trochę dalej przesunąć i zabierać im wolności. I to była pierwsza taka rzecz, że zaczęły zabierać nam wolności. Już schodzili się na lotniska, już wszędzie prześwietlają wasze bagaże, was prześwietlają, wszystko. Przedtem wpadało się na lotnisko, chwilę przed odlotem wpadało się do samolotu i nic się nie działo. A tutaj nagle pełne kontrole, 2 godziny przed odlotem, wszelkie kontrole, już zaczynano gotować zabę, już zaczęto nad przygotowywać do zabierania na kolejnej wolności. Dość proste. Potem pamiętacie Państwo 2008-2009, Tasia Grypa, zaczęto strachem manipulować zabierania wolności. Już na lotniskach zaczęto nam mierzyć temperatury, już zaczęto kombinować, żebyśmy się poddawali, bo jest terroryzm albo choroba, albo grypa. Zwróćcie uwagę, że oto nagle przychodzi krytyka terroryzmu. Gdzie jest ten terroryzm obecnie? Co? Nie ma już terrorystów? To jest jajo. Śmieszne. Pokazują terrorystów, pamiętam w telewizji, jak to ci wielcy talibowie jadą tą pustynią na tych jeepach i Suzu, czy Mitsubishi japońskich z tymi. No przecież wystarczył jeden dronie na bomba i po terrorystach. Nie. Pokazuje w telewizji, jak to jadą. Pamiętacie Państwo tutaj w masach. I no przecież ktoś to sponsoruje. Ktoś na tym czuwa. Specjalnie wszystko robiono, żeby was straszyć. Musicie się bać terrorystów. Arabowie bardzo źli. To nie jest nieprawdziwe to pewnie. Ale tak zrobiono. Po to, żeby strachem, bo chodzi o co? O pieniądz. Trzeba zrobić porządek z pieniądzem. Trzeba zrobić miękkie lądowanie. Co się dzieje? W pewnym momencie wymknęło się to spod kontroli. Bo i tak ja trochę przeskakuję chaotycznie, ponad tak, żebyście zrozumieli, dlaczego to tak się zaczęło dziać. 85 rok. O, moja książka, 80 rok jest solidarny, to mówię, to jest kolejna narracja, ale do tego wrócimy. 85 rok. Flynn przyjeżdża z Izraela, młody człowiek do Stanów Zjednoczonych, jak on opisuje w Wikipedii taką bajkę dla głupków, że między lodówką a pralką miał komputer Atari i wymyślił program alarmu. Kiedy zapytałem jednego z informatyków polskich dobrego, czy program Aladdin mógł wymyślić człowiek na Atari, on tak naprawdę patrzył Józek, żeby wymyślić taki program Aladdin, to musi być co najmniej stadion ludzi i w najlepszych komputerach NASA siedzieć. No ale taką bajkę się podaje zawsze, żeby coś podać. Oni, program Aladdin właśnie polegał na tym, żeby przejąć cały świat za 5% akcje pasywne. Ja to wszystkim tłumaczę. Do swoich tekstów odsyłam książek do czasu niewolników. Tam to tłumaczę. Ale wtedy doszli do wniosku, że po co drukować dolar, skoro można wirtualnie go przesyłać. I nagle okazało się, że oni oczywiście kupili korporacje całego świata. Jak Państwo zobaczycie dzisiaj, proszę wam się pobawić. Największe firmy na świecie, jakie są, największe korporacje, mają udziałowców tak zwanych. Proszę zwrócić uwagę, że wszędzie są tak BlackRock,
Vanguard, Philadelphia, State Street, Blackstone na przykład. I oni zabrali cały świat, ale mało tego. Oni są bardzo mądrzy, robią kółka, zamknięte kręgi. Te cztery firmy mają w sobie udziały wykupione. Czyli praktycznie jak jedna firma. Jak jedna firma działa, ale są cztery. Majątek ich to jest 1/3 pieniędzy świata. To jest 55 bilionów dolarów. Sam BlackRock podał, że ma 10 bilionów dolarów od zeszłego roku, czyli większy budżet niż Unii Europejskiej, moi drodzy. Co wy myślicie, że Niemcy są takie bogate i wolne? Nie. Ta niemiecka giełda DAX to jest 69% tej giełdy, w ogóle nie należy do Stanów, do Niemców. Już jest przejęte to wszystko. Majątek świata są przejęte, ale został przejęte, ale kosztem na wirtualnych pieniędzy, które nie miały żadnego pokrycia. Na świecie było 200 bilionów dolarów wydrukowanych pieniędzy, a 600 bilionów długu. Więc ja pytam, moi drodzy, gdzie są te 400 bilionów? Kto komu winien? Kto to zrobił? Chciwość. Chciwość. Jak przyjęli to wszystko, zorientowali się w 2008 roku, rozsypuje się cały układ wojenny, wszystko się rozsypało w 2008 roku, o czym doskonale wszyscy wiedzieli, ale wtedy ratowano się znowu kolejnym nadrukiem pieniądza, kolejnym numerem przód, jak najwięcej tych pieniędzy, bo wiedziano już, że trzeba będzie cały system światowy zmienić. W 2009 roku powstaje taka grupa, stowarzyszenie, nazywa się Fundusz Stabilności Finansowej. Tak, proszę Państwa, już wtedy myśleli. W 2010 roku powstaje scenariusz pandemiczny, znane cztery stepy pandemiczne, napisane przez Fundację Rockefellera i Network Business. Ta, wszędzie się to wszędzie ta Fundacja Rockefellera się pojawia, żeby wszystko jasne. A natomiast Fundusz Stabilności Walutowej Świata ma za zadanie prowadzić cyfrowy pieniądz. On się znajduje w tej chwili w Banku Rozrachunku Międzynarodowych w Szwajcarii, w Bazylei. Słynny bank banków świata. I to on sponsoruje tą grupę, która przygotowuje przejście do systemu cyfrowego, a tak naprawdę biocyfrowego. Ta mistyfikacja, która była, bo nie mogę tego mówić, tej choroby, która tak ogarnęła świat, oczywiście absurdalne, jak można w takie idiotyzmy wierzyć, jak zamykanie lasu, czy co drugi pokój, bo przecież to nawet nie wiem, najlepszy kawałek by tego nie wymyślił, ale ludzie w to wierzyli, moi drodzy. Co miał na celu? Miał na celu dwie, trzy rzeczy. Po pierwsze, zniewolić. Maski były, tak naprawdę są symbolem zniewolenia. Jak wiecie, one są u Arabów, w krajach arabskich, stosowane dla kobiet, żeby mniej mówiły, albo w różnych firmach, jako dominy, prawda, zamknięte, knebel w buzi. Tak, to jest symbol zniewolenia. Zniewolili nas. W tej chwili nie jesteśmy w stanie protestować. Tu wszystko nie wyrabiają, nie protestujemy. Nawet ostatnio Glapińskiego, co tam mówi, Glapiński, słuchajcie, mówi, jak można się godzić na to, żeby mieć elektryczne hulajnogi albo rowery, albo coś takiego, no jak stary człowiek będzie w zimie na elektrycznie hulajnogi albo rowerze, jak do lekarza. No, przecież idioty, czyli my nie, i mówi, i Glapiński mówi, my nie protestujecie na naszych czas, bo byście na ulicę. A tu nic, cały świat milczy. Dwa lata, to był jeden cel, dwa lata w tej niewoli, w tym idiotyzmie, bo zresztą ja nie mogłem się z tym pogodzić, jak można lasy zamykać, co drugi wagon ma być pusty, jakieś głupoty totalne. Ale to był jeszcze drugi cel ważniejszy. Ta choroba miała na celu przyspieszenie wejścia do świata cyfrowego. To było istotne, zwróćcie uwagę, gdzie byśmy się obudzili. 2020 wchodzimy, nasze dzieci, nasze wnuki, nasza młodzież wchodzi i jest na online. Nagle ksiądz mi mówi, komputery kupować, dla dzieci oddawać stare komputery, oni muszą wejść do świata cyfrowego. One mówią, że muszą tam chwilę, bo wchodzimy do świata cyfrowego.
Musimy to zrozumieć, że nasza cywilizacja, cywilizacja analogowa, w jakiej żyliśmy, jest skończona. Jest skończona. Wchodzimy do cywilizacji cyfrowej. Wchodzimy dlatego, że pewnie chciwi ludzie nadrukowali biliony pieniądza bez pokrycia. I teraz, żeby to wszystko w jakiś sposób skończyć bez większej wojny, trzeba wejść do pieniądza cyfrowego i większej jeszcze kontroli nad wami. Przecież to, co się dzieje na Ukrainie, to nic innego jak przykrycie tapi choroby. Nagle zapomnieliśmy o tym, co było. O ofiarach, o tym bzdurach. Nikt nie odpowiada. Także to był dalszy etap tej samej narracji światowej, tego samego programu. Czyli myśli pan, że ten upadek banków w Stanach to po prostu jeden z podpunktów, które są realizowane, żeby Fed mógł zwiększyć wpływy i przejść do tego świata cyfrowego? Nie, nie. To chyba coś tu nie tak poszło, bo musimy wrócić znowu do BRICS-a. To, co się dzieje w Chińczycy teraz w Moskwie, tutaj jest BRICS bardzo istotny. Otóż te kraje doszły do wniosku, teraz znowu wracamy do federacji, doszły do wniosku, że same będą kupować, a są to potęgi gospodarcze, Rosja, Chiny, Indie, to jest po warunkności świata, doszły do wniosku, że będą kupować teraz u siebie w walutach narodowych. Największy kontrakt podpisany w 2018 roku to był kontrakt między Rosją a Chinami w dostawie gazu i ropy w walutach narodowych. Pamiętajmy, że oni się przygotowali do tego. Oni stworzyli giełdę handlu złotem w Szanghaju. Oni stworzyli dwa banki, już swoje własne do Banku Azjatyckiego Rozwoju. Oni już to wszystko powoli przygotowali do walki z Ameryką. Pięknie to przygotowywali. W 2014 roku powstaje przecież, a teraz wrócimy do 2014 roku. No, proszę Państwa, wytłumaczyć to wszystko to jest naprawdę ciężko. 2014 rok powstaje, co jest teraz przyczyną wojny na Ukrainie. Państwo muszą to zrozumieć. W 2014 roku powstaje chiński program Drogi Pasa, czyli Jedwabny Szlak. Jako że morze kontrolowali Anglosasi i Amerykanie. Chińczycy byli tam kontrolowani przez amerykańskie firmy, korporacje, oczywiście przez flotę amerykańską, więc wymyślili, że drogi lądowe w takim razie, czyli kolejowe. W 2014 roku przyjeżdżał na moje zaproszenie Hung Su Bik, amerykański, chiński doradca prezydenta Chin i w Sejmie, gdzie go zaprosiłem, w Sejmie członkowie PiS, panowie z PiS nie przyszli oczywiście na to spotkanie, ale on tam zaproponował rządowi polskiemu jedwabny szlak do Łodzi. I mówi, słuchajcie, ten jedwabny szlak jest waszą jedyną szansą, żebyście mogli się rozwinąć. Jeśli tego nie zrobicie, to jest po was. Ja miał rację. To jest po nas. Ten bank, ten pas miał iść do Łodzi, tam powstały firmy transportowe, tam były firmy spedycyjne, tam powstały magazyny, bylibyśmy przerzutem na całą Europę towaru, tak byśmy zarabiali. Już nie mówię, że byśmy nie zdążyli dostarczyć na przykład mleka do Chin. 1,3 miliarda konsumentów, rozwijałoby się nasze rolnictwo. Niestety pan Macierewicz w Stanach Zjednoczonych powiedział, że on nigdy tego nie dopuści, chyba 2 tygodnie później po tej wizycie. No jak tak, no to mamy inny problem, no to wpuszczamy jedwabny szlak do Morza Czarnego. Jedzie prezydent Ukrainy Janukowicz do Chin, do Pekinu, tam dostaje 17 miliardów dolarów na jedwabny szlak do Morza Czarnego. Jedzie do Moskwy, tam dostaje 60 miliardów dolarów. Dostaje prawie 60 miliardów dolarów na porty i miasta na Morzu Czarnym, no tam jedwabny szlak poszedł. Amerykanie nie mogą tego dopuścić. No bo to jest wyrwanie się z uścisku waluty, bo to są też, pamiętajmy, gazociągi, ropociągi, gdzie cała Europa i całe południe musiałoby kupować w walutach narodowych, a nie amerykańskim dolarzem. Więc Amerykanie robią przewrót na Majdanie. Legalne wybranie prezydent Ukrainy, jaki był Janukowicz, zresztą bardzo przychylny Polakom, zostaje obalony na Majdanie. Oczywiście brały tam udział amerykańskie jednostki, które strzelały do obu stron, żeby zmniejszyć to
całe porozumienie i znieść bunt, dlatego że Janukowicz na wszystko się zgodził. On się zgodził, Tam okej, chyba właśnie ta odpowiednik tej rosyjskiej prywatnej armii, ten amerykański brał. Blackwater, ta Tak, prywatna Blackwater, amerykańska. dokładnie. Oni tam strzelali. Janukowicz zgadza się, że mają były wybory, ale nie mogła Amerykanie tego dopuścić, bo Janukowicz może wygrać te wybory, no bo takie pieniądze idą na Ukrainę, że to naprawdę naród głowy. Więc zaczynają strzelać do obu stron. Robią przewrót. Amerykanie przejmują władzę na Ukrainie. No ale dwie republiki, tam się Ługańska i Doniecka, buntują. I to jest tak, jak był Wersen, tak, jak był Bredu, tak, ten jest początek wojny. To nie zawierzymy sprawy, nie zakończenie sprawy tych buntów. No i oczywiście Krymu. Ukraińcy podpuszczali cały czas przez Amerykanów, przesuwają granice NATO, oczywiście bliżej Rosji, prowokują całą tą sytuację, która obecnie jest. Ale przekrywają też całą chorobę, która była. Proszę Państwa, czy ktoś, dzisiaj ktoś pyta, kto odpowiada za 200 tysięcy Polaków, powiem sobie jasne, zabitych w tym czasie 2 lat? Nikt nie odpowiada. W tym czasie jest alarm na cały świat, że 200 tysięcy tam nie wydają. Ukraińców ginie. To są inni ludzie niż ci nasi. Czy u nas tyle samo zginęło? Nikt się nie odzywa. A dlaczego oni zginęli, ci nasi ludzie? Bo nie zginęli oni. Tak, oni umarli. Ale dlatego, że służbę zdrowia odcięto od chorego. Na świecie jeszcze nigdy tak nie było, żeby lekarz bał się chorego. W ten sposób, w jaki tu się masowo stało. Korumpowani lekarzem bali się chorego, nie przyjmowali. W wyniku czego mamy dzisiaj mnóstwo śmierci. 30% niezdiagnozowanych chorób. Nikt nie odpowiada. Dobra, kontynuujemy z Ukrainą. Ukraina jest to wejście do świata wielobiegunowego. I teraz o co tu chodzi? To jest też zmiana poziomów. Proszę Państwa, i znowu Sowa, musicie widzieć w ciemności. Ukraina to nie jest prosta wojna. Dawno wszyscy wiedzieli, że ta wojna wybuchnie. Ja w takim swoim miesięczniku kwartalnik opcja na prawo w 14 roku pisałem, że tu wybuchnie wojna i to było oczywiste, jasne. Ale musimy jeszcze musimy się cofnąć się do 20 roku. Zobaczcie Państwo trochę chaosu tym wszystkim, bo mam tyle do przekazania rzeczy ciekawych, żeby to połączyć, że to nie jest takie proste. To ja nie jestem profesorem, że to wszystko układać sobie. Patrzcie, od 1921 grudzień w Watykanie dochodzi do bardzo ważnego spotkania. Otóż papież zaprasza Rothschilda, Rockefellera, innych, panów z Federalnego Banku Rezerw, korporację amerykańską i podpisują wspólnie organizację na rzecz kapitalizmu inkluzywnego. Co to jest ten kapitalizm inkluzywny? Jest to kapitalizm, gdzie państwami rządzą korporacje i państwa. Gdzie już państwa znikają właściwie, staje się to częścią wielkich korporacji. Dochodzi do symbiozy tego, co mówiłem. Ducha i materii. I tu chcę sobie jasno powiedzieć, zostaliśmy sprzedani przez Kościół. I znowu chcemy się cofnąć do roku 1890, którego ja nie pamiętam, macie Państwo tego wszystkiego. Zostały przywiezione z Egiptu obeliski. Takie obeliski, jak wiecie Państwo, oglądacie filmy amerykańskie, to jest taki przed Waszyngtonem stoi. Taki obelisk. On jest poświęcony Falusowi. Drugi taki obelisk nie stoi w Londynie. I trzeci w Watykanie. Jeden jest fałszywy, dwa są oryginały. Co one tak naprawdę symbolizują? Trzy rzeczy. Siłę, wiarę i pieniądz. To jest Watykan, Nowy Jork, Londyn. Tutaj się one połączyły. Połączyły się po to, żeby stworzyć nowy, wspaniały świat sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju, o którym tyle słyszycie wspólnie. To tutaj była taka dygresja, że nie myślcie sobie, że ta wojna na Ukrainie, która się skończy wcześniej czy później, jaka ta wojna będzie dla nas wyzwoleńczy. Nie.
Wejdziemy do świata wielobiegunowego. I teraz o tej wojnie na Ukrainie, to czego nie widzicie. Pierwsza rzecz to ta wojna przykryła te dwa lata nieszczęścia i niewoli absurdalnej, bo dzisiaj mamy 100 razy gorszą chorobę, coraz więcej. Bo też że to ja teraz słyszycie, Katar, gdybym jest badani COVID-a, ma pewnie ten idiotyzm jeszcze trwa, ale on jest przykryty przez wojnę. Drugi cel to jest cel przesiedlenia z narodu wschodu Ukrainy do Polski, do pracy w korporacjach. Dlatego, że u nas nie ma ludzi do pracy, a mamy być centrum logistyczne Europy. Dlatego mamy te miliony metrów magazynów koło każdego miasta dużego. Że to jest, jakbyście w Wrocław obejrzeli w koło, to z lotu ptaka to tylko jeden wielki magazyn. No kto tam ma pracę? Bardzo mi się podobało to pana porównanie właśnie jako Polski, jako gospodarki pomocniczej. Dla Niemiec tutaj pan pisze właśnie w swojej książce, to chyba właśnie tutaj o tym pan mówi, że Polska montownią Europy. No. No, my jesteśmy w świetnym położeniu, tylko nigdy nie mieliśmy, nie mogli, nie wykorzystaliśmy położenia, tylko ciągle bojowaliśmy, dlatego że od przedwojnu jesteśmy, a jeszcze i wcześniej byliśmy kordonem sanitarnym między wschodem a zachodem, czyli nie mogli, wszystkie nasze nieszczęścia zresztą w dziejach biorą się od tego, że ciągle musieliśmy być takim klinem między Rosją a Niemcami, żeby się nie dogadali, bo Anglikom byśmy zaszkodzili w interesach. Anglicy zawsze pilnowali, żeby nie było silniejszego państwa, silniejszej gospodarki od nich, a Polska została wykorzystywana. To jest właściwie na kolejną audycję, po co robiliśmy powstanie, po co to wszystko dochodziło w Polsce. Zresztą, proszę Państwa, gdzieś tutaj mam, mogę sięgnąć tam pod stołem, bo książkę księdza Kalinki ostatnie dni Zygmunta Augusta i Ludwik Polski. Boże, ty mój, co byśmy wyrabiali w tamtych czasach. Jak nami Francuzi, Anglicy kierowali, jak nas to wszystko trącili, oczywiście Prusacy. To jest coś niesamowitego. Ja to wydam, to się nie ukaże niedługo. Warte przeczytania, proszę Państwa. No i wracamy do wojny. Więc przemieszczenie tego narodu ukraińskiego do pracy w Polsce. I to jest pierwsze kłamstwo. To nie są uchodźcy, bo uchodźcy to są obozy, dyslokacja. To są przysiedleńcy, którzy dostają wszystkie prawa i pracują tutaj. Nie jest prawdziwe też to, proszę Państwa, że to są same kobiety. Absurd. U mnie akurat na wiosce jest ich bardzo, bardzo dużo, chyba dwa razy więcej jak mieszkańców. I tam jest 40% mężczyzn, młodych mężczyzn, którzy uciekli przed wojną. Oni tu pracują, jakoś się nikt nie wyrzuca stąd. Do na wojnę nie idą, prawda? Oni siedzą w Polsce i dobrze się mają, no i nie siedzą, no, trzeba się zabijać za bezdurną. To jest drugi cel. Trzeci cel, bardzo istotny, to jest niedbały szlak. Trzeba odbić to, co Amerykanie w 2014 roku zabrali. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że i tu teraz rozumiemy te bardzo, które pytasz. Waluta amerykańska już nie jest walutą pożądaną. Waluta amerykańska już nie muszą państwa kupywać słaba. Jak wiecie, ostatnio zrobił się piękny numer, mianowicie w Pekinie dogadała się Arabia Saudyjska z Iranem. Co nieprawdopodobne, ale jakie to ma implikacje potężne. Izrael został wyrzucony z polityki bliskowschodniej. Izrael jest persona non grata w tej chwili u Arabów. I ciąg w Amerykę, gdzie był największy sojusznik, zdradził. Przeszedł na stronę BRICS-u. Ale nie tylko oni. Nie tylko oni, moi drodzy. W tej chwili większość państw świata przychodzi. Argentyna, Tunezja, Arabia Saudyjska, Katar, Dubaj, Indonezja, Nigeria. Wszystko przechodzi do systemu BRICS. Bo wie doskonale, że to jest system nowy, wielobiegunowy, nie ma szantażu dolara. I stąd amerykański dolar jest niepożądaną walutą, w wyniku czego Amerykanie już nie mogą zarabiać na kredytach, jak też wszystkim. No i będą to państwo, które ma 1/3 długu światowego, pamiętajmy. Amerykanie to jest 1/3 długu światowego. Będzie musiał upaść dolar, po czym będzie musiała też konsekwencje powiedzieć Ameryka, która nie bardzo chce do tego dopuścić się do pogodzić. Pamiętajmy też o jeszcze innej rzeczy, bardzo istotnej. Turcja podpisała z Rosją rurociąg przez Morze Czarne.
Czyli już dała sygnał, bo Turcja też wchodzi do systemu BRICS. Już dała sygnał jasny, że wchodzi na tamtą stronę. Węgry to już 4 lata chyba temu czy 5 podpisały z Rosją i Chinami jedwabny szlak. To samo Iran. W Iranie Chiny już zainwestowały 600 miliardów dolarów, mój drogi. To jest taka skala tego wszystkiego. Więc świat odchodzi w kierunku Azji. Taki autor książki Hindus mieszkający w tej chwili w Kuala Lumpur, Malezji, napisał książkę Azja pierwsza. On mówi, że w XIX wieku Europa rządziła światem. W XX wieku Ameryka, XXI wiek będzie należał do Azji. Tak, centrum gospodarcze świata przenosi się do Azji. I to centrum się uwolni z niewoli dolara. Czy grozi to wojną? Nie sądzę. Nikt nie będzie wojny trzeciej wywoływał. Będzie to miękkie lądowanie dla Amerykanów. Oni też cały pieniądz, dlatego drukują w tej chwili bez końca, to się na głowę można złapać, że wszystkie nasze idee, które nauczono na studiach, prawda, monetaryzm, wolny rynek, te wszystkie bzdury, to wszystko nagle upada. Tak, do kosza można te książki wyrzucić. Wszystko można wyrzucić. Że państwo się nic skupy nie trzyma, ani żadnych idei, które nauczono. Niczego się nie trzyma. Okazuje się, że świat zawsze opierał się do dominacji wielkich. I nigdy nie było tak zwanego wolnego rynku. Prawdziwy, bo to ci super, to mówię, wolny rynek prawdziwy, nieprawdziwy, taki socjalizm, prawdziwy, nieprawdziwy, to są tylko bzdury. Zawsze rządzi pieniądz światem. I to pieniądz jest determinantem tego wszystkiego, co się obecnie dzieje. Ta wojna się skończy. Skończy się podziałem Ukrainy. Tam jest to ustalone. Dla państwa ciekawostki, 4 lata temu rozmawiałem z Blackwater na Ukrainie, kolegą. Mówił tak, my Ukrainy nie utrzymamy. My musimy ją podzielić. I teraz, proszę państwa, myślimy. Mamy kraj, który musimy rozgrabić. No bo przecież nie po to, żeśmy tam robili te wszystkie zadymy, żeby go tak puścić. Nikt na świecie, kto na świecie nie Ukrainie, przecież to państwo nigdy nie istniało. A i cywilizowany świat przeciw Putinowi, no to przecież to bzdury. Jaki cywilizowany świat? Ameryka, Anglia, Polska, ktoś tam może jeszcze, no, a reszta? Myślę o interesach, a cały świat już azjatycki czy tam afrykański to jest kompletnie nie. Bo on jest po innej stronie świata, gdzie 90% ludności jest po drugiej stronie. O tym się nie mówi. Oczywiście mocno, bo w Polsce się o niczym nie mówi. I mało polityków w ogóle to rozumie, co się dzieje. To jest jeszcze inna kwestia. Więc co trzeba zrobić, żeby sobie poradzić z Ukrainą, z którą nie można sobie poradzić? Dlatego, że grasują bandy. Grasuje mafia. Prywatne pułki, prywatne bataliony. Prywatna armia Kołomyjskiego, Azov, Ajdar, prawy sektor, nacjonalistyczny, bardzo, by mówił nacjonalistyczni, mówił UPA, ale oni mówią patrioci. Oni bronią interesów ukraińskich, a tak naprawdę to swoich interesów bronią oczywiście, bo czy Akhmetow, czy Kołomyjski, czy inni tak zwani oligarchowie, to są milionerzy, którzy rządzili Ukrainą. Jak sobie z nimi poradzić, moi drodzy? No jak sobie poradzić, odpowiedzmy sobie, co byście zrobili? Zrobili wojnę, bo oni pierwsi pójdą na wojnę, bo oni więcej nacjonaliści i patrioci za ojczyznę pójdą walczyć i ginąć. No tak. I poginęli. Proszę, chciałbym jeszcze, żeby bardziej uroczyć, mieliście ten Azov, te stare zakłady Azov i tam pół Azov się bronił. Czy ktoś im pomógł? Byli otoczeni? Byli w tych bułkach 9 metrów, 9 pięter pod ziemią? Czy ktoś im pomagał? Nikt. Bo celem nie było im pomóc. Jaki cel? Trzeba było po prostu ten pułk Azov, który był nacjonalistyczny, też jasno, że nazistowski, bo to są swastykami wszędzie. Oni byli persona non grata dla całego świata. Dla całego świata persona non grata. Rosjanie puścili tam wodę. Poddali się 1600, zabrali do niewoli, do Rosji wywieźli. Oddają teraz tych bezrobotnych, to teraz potem na Ukrainie sobie utrzymują. To samo dzieje się teraz w Bachmucie.
No, mogę powiedzieć anegdotę znowu kolejną. Jak w swojej naiwności zapytałem jednego ze znanych polityków obecnych w Sejmie, mówię, słuchaj, dlaczego ci Bachmut się tam giną? No bez sensu, oni nie mają tam żadnej szansy. Praktycznie są w okrążeniu. Odpowiedź, a co przeszkadza ci? Tak, tak. To jest to i zrozumiałem, że to właśnie, że mam rację, że to tak ma być. Ukraina po wojnie stanie się państwem podzielonym, 20-milionowym, 25-milionowym. Z punktu widzenia Polski jest rewelacyjna polityka PiS-u, no bo będzie to kraj bardzo słaby po wschodniej stronie, kraj do zabrania, gdzie już nie będzie, będzie można to przejmować. Europa to przejmie, bo pewnie pod jakimś polsko-ukraińskim sojuszem będzie do Unii Europejskiej ta zachodnia część. Wschodnią część oczywiście przejmie Rosja. Pamiętajmy, że ta wschodnia część to jest 20% dochodu narodowego brutto Ukrainy. Ale tu mamy jeszcze jeden problem. Mamy problem Węgrów. Węgrzy, którzy weszli do układu jedwabnego szlaku, mają interesy niezakończone w Uzgorodzie, gdzie 150 tysięcy Węgrów. Węgrzy cały czas kombinują, żeby tam zrobić plebiscyt i oderwać to. To jeszcze następne tące się ognisko na terenie Ukrainy. Ukraina już podpisała przecież układ BlackRock, czyli z tymi, którzy będą światem, że BlackRock będzie odbudował Ukrainę. To znaczy, że ją zabierze. Zabierze, rozgrabią, zabiorą Ukrainę. Ukraina się stanie państwem słabym, gdzie będą rządziły amerykańskie czy europejskie korporacje, bo o to tu chodzi. My oczywiście na tym niewiele skorzystamy, bo oprócz tego będziemy mieli słabe państwo. Pamiętajmy, że Ukraina to była bardzo mocne państwo antypolskie, bo miała 48 milionów ludzi, to ani świata, jak mówili, więc była bardzo silna. Teraz stanie się słabym państwem na rzecz tak naprawdę zachodnich korporacji, które to zabiorą. To sobie też wytłumaczmy. I to był jeszcze jeden cel, o którym nikt wam nie powie, no bo jak można powiedzieć coś takiego. I teraz mamy świat, gdzie wszyscy zaczynają handlować w walutach narodowych, z tym, że trzeba sobie powiedzieć, że rubel prawdopodobnie, rupia i juan będzie oparta o standard złota. Ja już kilka lat temu słyszałem, że w Kuala Lumpur tworzy się system cyfrowy świata. Kwantum się będzie nazywał. Ten system jest kwantum. Przypominam o wodzie, to jest kwantum. To się nie bierze tak, no przypadki nazwy woda to nie są przypadkowe. Ten kwantum to jest system cyfrowy świata. I my teraz państwo myślicie tak, jak przegrają Anglosasi, to my przynajmniej będziemy wolni. Nie, nic takiego. Nie będziemy wolni. Wszyscy idą do pieniądza cyfrowego, bo to jest jedyny ratunek na pokojowe skończenie tego wszystkiego, co zrobiono przez te 50 lat na świecie. Bo ten system, jak mówiliśmy na początku, system kamienia upadłego, gdzie był teatr wymienny, teraz również dojdzie do tego jako jedyny pieniądz świata. To będzie też jedyny pieniądz świata, tylko że będziemy tam byliśmy wolni, bo żeby po lasach sobie wymieniali, to będziemy kompletnie, kompletnie kontrolowani. I przykład jest i Chin, i Rosji. Na przykład w Rosji w Samarze jest taka szkoła, gdzie uczeń wchodzi, od razu ma badaną temperaturę, palce płaci wszystko w szkole, oceny wszystko jest w elektronice, wszystkim będzie rządzić sztuczna inteligencja. Te miasta 15-minutowe, to wszystko to jest szeroki plan tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Całe to, to wszystko oni planują za chwilę do 2027 roku, a nawet planują, że w 2024 roku wybuchły zamieszki na świecie. Ale oni się specjalnie tym nie boją. Nie boją się. Zwróć uwagę na polityków. Politycy chcą kontroli. Politycy chcą rządzić. Politycy nie chcą, nie są zainteresowani waszą bogactwem, waszą wolnością. Wy się zwariowali. To tak nie funkcjonuje. Polityk, który chce waszej wolności, tak? Po to, żeby stracił władzę. No nie jest głupi, no. On chce wam zamknąć, żebyście byli zniewoleni, żebyście nie byli bogaci. Tak funkcjonuje ten świat obecnie. I teraz to nie jest głupie. Myślicie, że będą się buntować ludzie? Nie będą się buntować ludzie. A wiecie, dlaczego nie będą się buntować? To jest bardzo proste. Oni od dawna wiedzą, że emocja jest główną taką cechą, którą można, przez którą można sterować każdym członkiem społeczeństwa. Emocja zawiści, zazdrości jest bardzo duża. Na tym potem socjali.
I teraz jak zrównoważony rozwój wejdzie i bogatym zabiorą więcej, a biednym mniej, to ci biedni będą się cieszyć, że tym bogatym zabrano, prawda? A ich jest 90% tych biedniejszych. Więc nikt nie będzie o nikogo walczył. Tak, a dobrze, tak, mamy wszyscy teraz porówno, zrównoważony, mamy gwarantowane pensje, a to, że będziemy kontrolowani jak Huxleya, nowy wspaniały świat, to będzie kogoś interesować. I teraz wracamy do tego przyspieszonego 2 lata choroby, gdzie nasze dzieci weszły w świat cyfrowy. One tylko siedzą w tej chwili w telefonach. One siedzą tutaj. One już nie są z rodzicami. One już nie są w tradycjach, obyczajach, religii, tym wszystkim. One są w świecie cyfrowym. I one będą to akceptować i cieszyć się z tego, bo sobie tu wejdzie, buty zamówi, dron przywiezie, buty pod dom, gdy stoi w kolejce, wchodzi do sklepu, zabiera co chce. Sztuczna inteligencja oczywiście po chodzie, czy z oczu, czy z czego, zabiera te pieniądze od razu z konta. Wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy są szczęśliwi. Wszyscy są doskonale kontrolowani. Kto ma się tak naprawdę podnieść do walki? Ta młodzież? Przecież ta młodzież jest w innym świecie, ona już nie rozumie naszego świata. Ona już nie rozumie, gdybyśmy się spotykali, siedzieliśmy z sobą, piliśmy wódkę, bawiliśmy i biliśmy się na zabawach. Oni są w świecie cyfrowym. Oni już niczego nie rozumieją. Oni już do kościoła przestają chodzić. No ale też się nie dziwię, bo to, co zrobił Kościół przez te 2 lata, to była żenada. Pierwszy raz na świecie Kościół pozbył się depozytu wiary. No bo po co chodziliśmy do kościoła? Pomodlić się o zdrowie, o nadzieję, o szczęście, a tu zabroniono nam. Ksiądz, który ci mówi, że tam jest lepszy świat, że będziesz mieć niebo, jak umrzesz, tu sam się boi umierać. No jakaż jest ta nasza wiara? Ale jak byłem teraz w Kambodży, to widziałem jeszcze w mnichów buddyjskich chodzących w maskach czy tej radzi. Także to samo dotyczy wszystkich religii. To jest wszystko pięknie poustalane. Idziemy do świata kompletnej kontroli. Już wiadomo, że będziemy mieli punkty karne, przejdziemy przez na przykład czerwone światło, albo gdzieś się źle zachowamy. To jest wszystko bardzo nieciekawe. Obawiam się, że mamy też do czynienia z upadkiem cywilizacji chrześcijańskiej. Ona przebiega oczywiście od dosyć dawna jest ta walka, bo to nie tylko walka o pieniądze, to jest walka też o duszę i wiarę, to co mówiliśmy, to nie tylko świat materialny, gdzie wytłumaczyliśmy, że on się dostał do kilku korporacji, które przejęły właściwie cały świat i że amerykański dolar upadnie, ale to jest ten świat ducha, wiary, cywilizacji. Dlaczego? Dlatego, że ten świat analogowy kierował się właśnie tym własnością, wolnością, rodziną, tradycją. W tym świecie cyfrowym te pojęcia znowu znikają. Tak znikły wszystkie pojęcia ekonomiczne, które nas uczono, tak znikają wszelkie pojęcia duchowe, które nas uczono. Dzisiaj już się nie mówi, moja babcia mówiła, Józinku, Józinku, byś zawsze miał coś na czarną godzinę. Dzisiaj mówi się, żyj na koszt przyszłych pokoleń, czyli nie zostawiaj nic dziecku. Następuje zrywanie więzi pokoleniowej, więzi rodzinnej, bo w tym nowym świecie ma nie być już tego, nie być mało tego. Jeszcze idą w kierunku jeszcze innych. Po pierwsze depopulacji. Jeden z ich programów ONZ-owskim, jakiś będzie, czytałem, że w 2050 roku ma być 10 miliardów ludzi i tyle nie da się kontrolować cyfrowo, trzeba ich zdepopulować do 2 miliardów. Takie plany też są, ale ta depopulacja to my sami sobie robimy w Europie, nie potrzeba nam nic, bo my nie chcemy mieć dzieci, my wolimy mieć psy i koty, my całe emocje przenosimy na psy i koty. To jest taką anegdotę ostatnio. To nie jest anegdota. To jest przerażające, że rozmawiałem z kolegą i on mi mówi, że on leciał 200 na godzinę przez 100 km, 200 godzin na godzinę leciał z psem do weterynarza do Poznania. Ja tak popatrzyłem, Matko Boska, z dzieckiem będzie jechał tyle. Nie obyś, lecz mnie was jest pies i kot. Dzisiaj mamy więcej tych psów i kotów jak dzieci. Nasza populacja jest w ręce, w tym nie jeden, dwa myślę. W Europie z tym, że jak wiemy, większość w tej chwili nie zawsze to była Arabowie. Z dziećmi, a u nas 0,5% Ukrainki, 5%, przepraszam, 5% mają ukraińskie dzieci się rodzą w Polsce, bo było
12 tysięcy Ukrainek urodziło dzieci w Polsce, więc dla mnie biała rasa się kończy. Cała cywilizacja chrześcijańska, która była przez 2000 lat jako dominacja, się kończy. Jak już poczytacie ich wszystkie te programy, tego, dużo tutaj w 2050 roku ma być jedna religia światowa, uniwersalna. Ja pamiętam, jak w 1995 roku byłem w Chicago pierwszy raz w kościele uniwersalnym. Tak, byłem w takim kościele, ale się cieszyłem, że może jaka to pokojowa religia. Nie wiedziałem, że oni mają aż tak niecne plany dalekosiężne. Ja to nie mówię oczywiście o masonerii i o tym wszystkim, bo to jest bardzo idąca spiskowa teoria, do której oczywiście jestem zwolennikiem, no bo rzeczywiście tak jest. Znam te loże masońskie, które są w Polsce, znam kolegów z masońskich. Nie jest to żadna tajemnica, że oni rzeczywiście istnieją, że planują, że się spotykają. Cóż mogę powiedzieć? Jestem pesymistą, ale swoją książkę, której tam mówili, czas naprawdę, to przedstawiłem to jak seks misji. Proszę Państwa, kto oglądał seks misji, ten pamięta, kobiety są do świata tak jak teraz. Proszę zwrócić uwagę na ostatniego modna. To już kobieta wszystkim, kobieta będzie modna, tylko musi być czarna. Prawda? Nie może być biała, czarna kobieta bije, wszystkich zabija. Nawet wszystkie filmatyki na Netflixie, czy wszędzie to kobiety zabijają. Tak. Czytuję to seks misję. Kobiety rządzą światem, ale pokazują ten świat już po wojnie, gdzieś tam jest i tam nie chce wyjść z tego podziemia. I tam przekuwa się na końcu ten balon i się widzi bociana. Tu książkę kończy tym, że może przekujemy ten balon i zobaczymy ten rzeczywisty świat i będziemy wolni. Koniecznie musimy się jeszcze raz spotkać, żeby omówić książkę, bo dzisiaj chyba nie zdążymy, a tam dużo też jest właśnie bardzo ciekawej wiedzy. Ale ja jeszcze bym nawiązał, bo tutaj pan wspomniał do standardu złota, tak, że o państwach BRICS i walucie opartej o złoto. Jak pan widzi tutaj przyszłość właśnie złota i wydaje mi się, że i srebro, bo złoto może nie wystarczyć i srebro gdzieś też tam odegrać jakąś rolę w tym przyszłym koszyku tym walutowym. Jak pan myśli? Jak to dalej się potoczy? Bo może warto kupić złoto i srebro? Może nam to wystrzeli? No bo tak jak widzimy, tak, te państwa BRICS cały czas idą w stronę tych surowców, gdzie złoto jest jakby najważniejszym tym punktem w tym koszyku. Słuszna uwaga. Sokoł BRICS, w którymś tam tobie wojny o pieniądz pisze, że prawdopodobnie wejdą w srebro, dlatego że srebro jest dywersyfikowane. O ile ceną złota rządzi jeden człowiek, to jest Rothschild, i na przykład jak ustala się cenę złota, to pisuje Sokoł BRICS wojny o pieniądz, wchodzi co poniedziałek, tam godzinę 8 rano, pięciu panów siedzi sobie w banku, i czeka, że będzie Rothschild i powie, jaka jest cena łucji złota. W ten sposób się ustala złota, byście Państwo wiedzieli. No w ogóle diamenty, ten kolejny temat, jak to się dzieje, że pięć rodzin z całymi diamentami rządzi. Po co była wojna Mandela, po co? To jest w ogóle historie zupełnie z innego świata. Ale srebro jest zdywersyfikowane, ono nie ma monopolu. I może tak być, że Chińczycy czy Hindusi wejdą w srebro jako podstawę walutową, bo przy czym srebro jest bardzo istotne, na przykład do elektroniki jest ważniejsze i tu jest racja, że ja gdybym miał dzisiaj kupować, to bym lokował pieniądze w srebro, złoto, bo to, ale z drugiej strony jak popatrzymy, to wiemy, że Amerykanie zabronili handlu złotem i przez kilkadziesiąt lat nie można było w ogóle mieć złota w Stanach Zjednoczonych, wszyscy musieli oddać złoto. Tak, to jest ten kraj wolności. Tak, złota od 1933 roku nie wolno było mieć w Stanach Zjednoczonych przy sobie, w domu. Może być też taka sytuacja, że kupicie złota, to powiedzą koniec, nie ma handlu złotem. No chyba czarne powstanie, ale nie wiem, w jakich warunkach będą handlować, jeśli wszystko będzie biocyfrowe i związane z naszym ciałem, z kodem kreskowym. Zresztą ta afera ostatnio z papieżem, która była w TVN-ie, to było nic innego jak przykrycie tego, co uchwalili w Sejmie, czyli o kodzie kreskowym nie obywatel. Myślę, że zobaczcie, jak pięknie robią, do tyle szoku. Znowu szok, wszyscy najęli się papieżem, a tu przeszła ustawa, gdzie nikt nie protestuje. I o dziwo prawie wszyscy posłowie głosowali.
Nie wierzcie w nic. Nie wierzcie w nic, bo nikt nie chce waszego dobra. Nikt wam zupy nie da, nikt wam niczego nie naleje. Musicie walczyć sami. Ja wszystkim mówię, jest teraz byłem na wschodzie i patrzę na te godziny, co jeszcze trochę nie wiem, czy na zachodzie. Trzeba tworzyć własne organizacje społeczne. Trzeba, tak jak w komunizmie, część z was jest młodych, więc nie pamiętacie, że w komunizmie strasznym nie wolno było nic prywatnego mieć, a rolnicy bili świnie na przykład i przychodziło się, robiło się wyroby, zresztą bardzo naturalne i dobre, nie było jeszcze wtedy chemii. I jak wpadł policjant albo ktoś, to wziął kawałek kaszanki, napił się wódki, uciekł i nic nie robił rolnikowi. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby być społeczeństwa równoległe. Społeczeństwa, które będą miały swoje krowy, bo teraz jeszcze kury każą skować. Kretyn jest potworny. Trzeba po prostu mieć wszystko swoje i grupy, które się dzielą na takie komuny, nie wiem jak to nazwać, zakony, komuny, arkie, tam to jest zaradnictwa tylko. Własne sygnały, własnych urzędników, policjantów i sobie żyć w świecie równoległym. To jest jedyny ratunek przed tym, co idzie. Innego ratunku nie widzę, no bo co? Wyjdziecie w tej chwili z bronią, jak macie androny, jesteście wszyscy śledzeni, telefony, wszystko. Trumpowi wyłączyli Facebooka czy tam. No to są wszystko, no to jest, kto to zrobi światem? Patrz, który ma niby walizkę nuklearną, jest wyłączany, no to wszystko, to w czasach tak zwanej choroby, wszystkie państwa świata nagle robią to samo. Nikt się nie zastanawia, co tu jest grane. Jak podróżowałem wtedy, to wszędzie, gdzie byłoby to ta sama narracja, czy ja byłem na Dominikanie, czy byłem w Tajlandii, czy w Turcji, wszędzie. Pasek na telewizji, ile chorych, ile respiratorów, ile ludzi. Wszyscy mieli ten sam scenariusz planowany. Czyli, inaczej mówiąc, nie ma czegoś takiego jak państwo, jak rządy narodowe. Wszystkie w tej chwili na świecie, wiecie, kto zawiaduje? G20. G20. G20 zatwierdza wszystkie plany, wszystkie programy. G20 też zatwierdziło to, co nas spotkało. Oczywiście są różne organizacje. Pan Mateusz Morawiecki, kiedyś kolega, w dawnych czasach przynależał do organizacji Syndykat, takiej światowej. Powstała organizacja w 2010 roku, Rada XXI wieku, żeby wdrożyć to wszystko. Wszystko jest zaplanowane od dawna. My jesteśmy ofiarami tego. To nie jest nic, co się dzieje od tak. Wszystko doskonale ci, co rządu, doskonale wiedzą, jak będzie wyglądał świat, jak jest wszystko zaprojektowane. Tu nic się nie dzieje przypadkowo, nic kompletnie. Od dawien dawna nic na świecie nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest ustalane. Na przykład będzie do pierwszej wojny. Jak to się stało, że jeden strzał i wybucha wojna? Czyli wszyscy przygotowani do niej. No przecież jest to niemożliwe. A bo stało się możliwe. Jak dzisiaj tak człowiek jest trochę mądrzejszy, bo i lata, i przeczytanych tysiące książek, patrzę komunizm i liberalizm. Okazało się dwa przeciwstawne bloki. Tak nas uczono. I myśmy święcie przekonani, komunizm i liberalizm to są dwa przeciwieństwa. Bajka. Jest to rewers i awers tej samej monety. Wszystko na świecie dzielimy na dwa i obie strony kontrolujemy. Partie, mamy lewicę, prawicę. A czemu się różnią? Śmieszne. Mamy TVP, TVN. A czym one się różnią? Oprócz przytyczkami osobistymi? Niczym. Niczym. Wszyscy tylko po to, żeby nas dzielić. Bo dzielimy nas na wszystko, tylko możliwe. A my nie myślimy, że absolut. Ja się przestałem kłócić. Bez sensu. Po co? Chcesz, rób sobie to, to jest twoja sprawa. Ja się spotykam ze swoimi przyjaciółmi, nie rozumiemy, nie interesuje nas ONSPO, spiszu czy z Konfederacji. My jesteśmy kolegami, pomagamy sobie wzajemnie i to jest istotą rzeczy. Myśmy sobie pomagali wzajemnie, myśmy się nie ucięli o bzdury, bo to nie ma sensu, kompletnego sensu nie ma. Jak to jest, że 1,5 miliona mężczyzn ukraińskich jest w Polsce, bardzo dobrze pracuje w korporacjach, a my wysyłamy swoich do Ukrainy. No kurczę, to jest absurdne wszystko. Czy my nie myślimy? Weźmy, porozmawiajmy z sąsiadami, dołóżmy jakieś świnie, krowy, bo przychodzi świat straszny. Przychodzi świat chemii, przychodzi świat kompletnej kontroli. Na przykład, jak będzie wyglądała medycyna. To jest ciekawe, co oni planują.
nie będzie już lekarza internisty, zapomnijcie. Będzie coś takiego, co będzie was skanować, to będzie dla luciferaza, takie plaster, które się nakleicie. Już w tej chwili na przykład cukrzycy mają taki plasterek tutaj, skanuje się telefon, telefon pokazuje wynik. Tak będzie z waszym ciałem, będzie skanowane wasze ciało, będzie szło na komputer wynik. Komputer będzie was jako dealer przy leki wysyłał, które będziecie łykać do końca życia, bo nigdy się nie wyleczycie, bo nie polega to na tym, żeby się wyleczyć, tylko was leczyć. Ale jeszcze jedno niebezpieczeństwo bardzo istotne, a więc przedłużanie życia człowieka. Mówi się o tym i kombinuje się, że ci, ta reszta, co zostanie, będzie żyła po 300-400 lat, będzie takimi kumoidami. Jest taka świetna książka Antyutopia, która się ukazała w Serbii. Autor pisze, że ludzie, te klony żyją 500 lat i w pewnym momencie dochodzi do buntu klonów, bo oni chcą wrócić do swojego życia, do Boga i do normalnej życia, normalnie umierać. Pięknie zakończona książka. I czy my jesteśmy w stanie w tej chwili walczyć o nasz stary świat? Wątpię. Nam się to podoba. Zaczyna się nam to podobać. Ci starszy, jeszcze jedno, że dużo tych starszych ludzi umarło przez te 2 lata. A oni byli nośnikami tradycji i co? A ta reszta już nie pamięta. I bardzo łatwo przejść do świata zupełnie innego zniewolenia nas wszystkich. Trochę jak Kisielewski kiedyś powiedział, że problem w tym, że jesteśmy w tym kuli, najgorsze to, że zaczynamy się tam urządzać. No i chyba coś w tym jest, że zaczynamy się urządzać w tym świecie. Nikt za nic nie odpowiada, wszędzie jest kontrola nad nami. Wszyscy się cieszą z tej sytuacji. Gdzie się podziały protesty, gdzie się podziała nasza wolność? Zachodzę w głowę. Wcześniej były podwyżki o 10% w tym strasznym komunizmie. Kurde, zadyma była na całego. W tej chwili nic. Kompletnie nic się nie dzieje. Wierzę na nim z kredytami, możemy spłacić kredytu, długa. Bawimy się dalej, Titanic płynie, topimy się, nic się nie dzieje. Taki ślad. Dobrze, tym pesymistycznym akcentem chyba, panie Józefie, będziemy kończyć, bo tutaj już czas nam dobiegł końca. Na pewno ja już tutaj się wpraszam na kolejne spotkanie, bo koniecznie musimy poruszyć temat pana nowej książki, którą jeszcze raz wskazuję tutaj. Czas naprawdę mam za sobą. Nie zdążyli, żeśmy dzisiaj poruszyć, aczkolwiek paru zagadnień żeśmy tutaj dotknęli. Ja polecam książkę, przeczytałem, bardzo dobra. I pokazuje właśnie Polskę i świat trochę z innej perspektywy, z perspektywy właśnie wielkich finansów i zależności, jakimi nimi rządzą. Także dziękuję za dzisiaj, panie Józefie, i do zobaczenia. Z chęcią, do zobaczenia.